Podczas otwartego spotkania przed posiedzeniem Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w obecności dziennikarzy nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy uczelnią a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Czy mogę pani dyrektor uścisnąć dłoń, wymienić się wekslami? Podpisana umowa dotyczy współpracy w zakresie edukacji dotyczącej ubezpieczeń. Chcemy prowadzić szeroko pojętą kampanię w zakresie wiedzy dla studentów, potencjalnych osób, które wchodzą na rynek pracy. Proponujemy praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jak również wspólne konferencje i informacje dla potencjalnych osób, potencjalnych klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w różnych aspektach, aby ta wiedza o ubezpieczeniach społecznych była jak najszersza, jak najlepiej zrozumiała i docierała do jak najszerszego kręgu osób. ZUS od kilku lat edukuje młodych ludzi, organizując wykłady dla studentów, dni otwarte i lekcje ZUS dla najmłodszych. Teraz ta współpraca z placówkami edukacyjnymi została sformalizowana. Pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podjęła taką inicjatywę w zeszłym roku. Rozpoczęliśmy podpisywanie umów z uczelniami w całym kraju. Pierwszą uczelnią był Uniwersytet Warszawski i po kolei uczelnie różne. Nie są to tylko uczelnie humanistyczne, ale również i uczelnie techniczne. Mamy podpisaną umowę z Politechniką Łódzką, z Politechniką Warszawską. Jesteśmy w trakcie rozmów również o podpisaniu umowy z Politechniką Wrocławską. Czyli nie mówimy tylko o przekazie dla studentów typowo humanistycznych, ale dla każdego, dla każdej osoby, która może w przyszłości otworzyć działalność gospodarczą i chciałaby mieć wiedzę, jak zatrudniać pracowników, jak siebie ubezpieczyć. Taka była inicjatywa. Zaczęliśmy prowadzić lekcje z ZUS w szkołach podstawowych, w szkołach ponadgimnazjalnych, więc już od maleńkich uczniów chcemy przyzwyczajać te osoby, że ubezpieczenia społeczne są praktycznie w całym naszym życiu. Umowa jest bezterminowa. Na początek wałbrzyski oddział ZUS przygotował 15 wykładów. Pierwszy będzie poświęcony historii ubezpieczeń. W wykładach uczestniczyć mogą nie tylko studenci. Spotkania będą miały charakter otwarty.